440. Jo piernicze. 30. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Gramy na mapie Hot Wheels i jedziemy ogarniać klasę S2. Ale czar! Zobacz na to, kurde, ta Porsche nie daje rady! 350 km i co to było? Widzieliście to przyspieszenie? What the hell? I co się stało? To był jakiś glitch? Jeszcze raz spróbujmy. Czekaj, tam się coś popsuło, dziwne to było. Nagle mnie tak przyssało i taką miałem turbo prędkość. Od czego? Czekaj, jeszcze raz. Jeszcze raz to zróbmy. Bo chcę to zobaczyć. Dobrze, jestem odwrócony. Dobrze, czekaj. Ja jechałem sobie tutaj tak powoli. Pyk, pyk, pyk. O, tak szybko to będą jeździć tylko subskrybenci, którzy właśnie w tym momencie zasubskrybują mój kanał. Uwaga i patrz na to. Widzieliście? Jakie przyspieszenie? Tak, zdecydowanie. To tylko suby będą tak szybko jeździć. Nikt więcej. 350 km na godzinę i biegi się skończyły. O, na, ten samochód jest za wolny. Ale za chwilę skończymy z tym powolnym jeżdżeniem, bo wkraczamy w klasę S2. To już będzie prawdziwy pogrom, moi drodzy. A wy koniecznie napiszcie w komentarzu, jakim samochodem najczęściej będziecie jeździć na mapie Hot Wheels. Czy będzie to jakieś Bugatti, czy jakiś hardkorowy elektryk, czy nie wiem, czy jakieś inne szalone auto. Koniecznie napiszcie w komentarzach. Wow. Teraz pętelka. Cyk, 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 cyk. Ale się to trzęsie wszystko. Chuję wam. Shit, oh shit. Dobra. Tutaj mijamy qualify do klasy S1. I wyleciałem. Tak, żebyście sobie nie myśleli, na tych mapkach też można oczywiście wylecieć z toru, jak źle pojedziesz. A jak? Oczywiście mógłbym się tam przeteleportować, w jedną chwilkę sobie kliknąć i już bym był na miejscu, ale jazda po tych torach to jest coś wspaniałego, naprawdę. Jesteśmy na miejscu, od razu tutaj mamy ogromny dopalacz, który się już trzęsie, żeby go wykorzystać. Zaczynamy. Też będą gadać o tym, że rozbudowane będą też tory dodatkowe, czy nie? Zaraz zobaczymy. Już wygląda jak myśliwiec ten pojazd, co? Idziemy, patrz na to. Okej. Ej, nie ma więcej biegów! Co to za high speed, jak tu więcej biegów nie ma? Ej, idźcie z takim high speed. Dobra. Powinniśmy już 4 paki cisnąć. Lambozem szybciej cisnąłem w klasie S1, co jest? Jak w której klasie jest ten samochód? Ej, on jest niby wymaksowany, ale no... Nie wiem, no... Będziemy musieli go, wiesz, dostosować na nasze warunki forzowe, no nie? Gdzie to tak? No zobaczcie, bieg mi się skończył, wyżej jak 8 nie ma. Co jest? A, bo on się chyba... Słuchajcie, ja wiem, o co tu chodzi. On jest chyba super przyczepny. Jest chyba tak skonfigurowany na super przyczepność. Ciekawe jak on będzie, czy będzie można nim jeździć na standardowej mapie tym samochodem? Ale ty, powiem ci, że jakiś taki nie jest rewelacyjny. To są lepsze samochody w Fordzie. No nic, zobaczymy jaki będzie można mu tuning zrobić. Może, ale tam nie było, już wiesz, dużo możliwości, skoro już jest prawie wymaksowany w klasie S1, S2. Dobra, 330 km na godzinę i koniec. O, dobra, to są nowe tory chyba. No nie wiem, no. Jo, pierniczy, co to jest? Dobra, dojechaliśmy. I'm telling the whole of Horizon Mexico about that. Mind if I borrow you sometime? Maybe for the weekend? Okej, okay, dojechaliśmy sobie w jednym ka... Co? Niemożliwe. Ej, zobacz jak niewiele mi brakowało. 159 setnych sekundy. Nie, ja powtarzam. O, no i teraz to tak. Ale patrzcie, jechałem cały czas gaz na maksa, nigdzie się nie rozbiłem. A i tak dojechałem na styk, także trzeba przyznać, że tutaj na tych Hot Wheelsach jest trochę trudniej niż na standardowej mapie w niektórych wyzwaniach. Ziomek, zobacz. Ciekawe, czy można by było to poprawić. Ten samochód jest generalnie wolny tutaj w tym wyzwaniu. Okej, okay, mamy nowe rzeczy. Czy będzie ten radar, o którym mi zależy? O, jest chyba. Chyba jest ten radar.
A nie, to była strefa pomiarowa, bo to było to kwadratowe takie. Okej, okay, zobaczymy jeszcze. Nowe wyścigi są, nowa strefa driftowa, tu jest jakiś nowy radar, tu jest nowy radar. Wyścigów pełno, ale co najważniejsze, mamy samochody klasy S2. A co to oznacza? Przede wszystkim też odblokowaliśmy sobie tą furkę, więc ja bym chciał ją sprawdzić. To jest jeden z samochodów, który mi się od samego początku bardzo podobał, odkąd zobaczyłem zwiastun. Zobaczmy jego opcje tuningowe. On już na starcie ma bardzo fajne malowanie, zgadzacie się? Więc tak, jeśli chodzi o opony, możemy sobie zainstalować tu Hot Wheelsowe. I wiecie co, ja się nie przyglądałem zbytnio statystykom, ale wygląda na to, że te opony mają jakąś lepszą statystykę na offroady, wbrew pozorom. I jedna rzecz, jak zainstaluję, zobacz na to, jak zainstalujemy sobie jakiekolwiek inne opony, to mamy od razu węższe. A czekaj, da się je poszerzyć? Nie da się poszerzyć. Te standardowe opony, które są w tym samochodzie, są najszersze. Mało tego, one chyba nachodzą na karoserię tutaj z tyłu. Widzicie tutaj, gdzie jest ten tylny dyfuzor? Nie, to chyba ta opona dotyka tego tam. Ale nie jestem pewny, albo jest super blisko. No dobra, to wiecie co, jak te kapcie są szersze, no to chyba lepsze. Jak to wygląda? Możemy zwiększyć cal? Ale nie, chcę, żeby ten kapeć był taki wielki. Słapy można zrobić. Racing V12. I wędruje samochód wtedy do klasy X, ale na razie klasą X nie będę mógł jeździć. I możemy zrobić napęd na 4 koła. O, to ciekawe. I wtedy nam się zmniejsza klasa, słuchajcie. To jest w ogóle dziwne. Można dać lepsze hamulce, to już... Nie, no to słuchajcie, muszę dać mu napęd na 4 koła, żeby mieć trochę możliwości do tuningowania tutaj w tej klasie S2. Dajmy mu lepsze hamulce, to się przyda. Tutaj możemy driftować, co jest? Możemy tym samochodem driftować? Okej, to jest dziwne, driftowe zawieszenie mamy w nim normalnie. Dajmy sobie... O, możemy dać 4-biegową skrzynkę, możemy dać 10-biegową skrzynkę, dajmy 10-biegową skrzynkę. On miał tam taką charakterystykę specyficzną akurat do jakiejś takiej skrzyni. O, mam wyścigowy dyferencjał, super, no i moc. Chyba nie ma niespodzianki. Cokolwiek do niego nie włożymy. O, dobra, tutaj możemy coś zwiększyć. 600 koni, 700 koni tylko ma niecałe. Malutko. Aha, bo on waży 700 kilo. Ciekawe jak. Już klasa X, zobaczcie. A tu? Też klasa X. Kurde. A czekaj, jakbym to wywalił, a tamto włożył, nic to nie daje. Kurde. Jedną rzecz możemy tylko włożyć. Musiałem dać mu ten napęd na 4 koła, no. Myślę, że teraz będzie się gorzej prowadził z tym napędem. No, wygląda na to, że tak, według statystyk. Pogrzebałem jeszcze w konfiguracji, zmieniłem mu opony na te Hot Wheelsowe. One mniej więcej te same parametry mają co standardowe, ale obniżają nam nieco statystyki. I dzięki temu możemy wpakować mu więcej mocy. Już w klasie S2, tu jeszcze kombinuję, żeby coś tam mu włożyć dodatkowo. O, super. I mamy, moi drodzy, 802 konie mechaniczne i 749 kg wagi. Wow, okej. Okay. Trzeba było przy nim trochę pogrzebać. Wygląda na to, że będzie skręcał gorzej niż na tych standardowych oponach, ale może wystarczająco dobrze, żeby, no wiesz, jeździło nim się superowo. Tutaj jeszcze mamy konfigurację, możemy sobie coś tam dostosować. Nie wiem właśnie, czy te opony Hot Wheelsowe, czy one przypadkiem nie są też na jakieś offroady czy coś. Okej, 351 km na godzinę, to umówmy się, mogło być lepiej, no nie? No dobra, popróbuję sobie tej konfiguracji. Co tu mamy w ogóle? Przód maksymalnie obniżony. Ciekawe to jest, tu możemy sobie zwiększyć docisk. Mamy napęd na 4 koła, możemy dać na tył trochę bardziej. 70 nawet, jak w Lambosach. I tutaj docisk mamy, możemy jeszcze z tyłu trochę cyknąć. I dajmy sobie ciśnienie na hamulcach odrobinę do góry. I samochód przygotowany. Ale chyba zgodzicie się, że na tych oponach nie wygląda tak kunsztownie, nie? Jak na tamtych. Ale no, chyba liczą się osiągi, jak myślicie? A propos osiągów, no to sprawdźmy, jak to jeździ. Patrzcie, jak wygląda w środku. Cię troszeczkę da rozejrzeć dookoła. Nieźle, dobra, jedziemy. Biegów. A no i co? No, ja myślę, że ten samochód dopiero dobry będzie w klasie X, wiecie? Zobaczmy, jak na zakręt. O kurde, ty.
Ej, teraz jeszcze sprawiłem, że on gorzej skręca niż wcześniej, nie? Wow. Ej, on nie jest szybki. Zobaczcie, 300 km na godzinę, prawda? Nie jest jakoś bardzo szybko, ale on po prostu świetnie skręca. Więc w większości przypadków myślę, że będzie świetny. O, tu sobie pojedźmy. Pyk, 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 pyk. Wow. Ale to jest szan. To będzie moja, jedna z moich chyba ulubionych pętelek. Ej, serio. Zobaczcie, co tu się robi. Totalny sztos. No ale co, umówmy się. W klasie S2 to my mamy w ogóle tutaj jakieś wyzwanie zaliczyłem, nawet nie wiem co. Po prostu sobie jeżdżąc po mapie, nie? Umówmy się, że w klasie S2 to my mamy dużo lepsze samochody. Come on. Muszę sobie kupić trzeciego Koenigsegga Jesko i stunigować go specjalnie pod Hot Wheels. Kurde, nigdy nie mogę znaleźć tej zasranej nazwy tego samochodu. Ech, patrzcie, tych marek jest. No i kupujemy 2 800 000. Mój garaż jest pełny, nie mogę sobie kupić samochodu. Cholera. Ech, no nic, muszę pousuwać duplikaty niestety. Bo mam trochę zdublowanych Porszaków. Trochę mi to zajmie, także do zobaczenia za pół godziny. W 100% wymaksowany Koenigsegg Jesko w klasie S2 z oponami Hot Wheelsowymi, które w statystykach nie różniły się niczym od opon standardowych, które były w tym samochodzie. Uwierzycie w to? Ja nie. Dobra, jesteście gotowi? No to czas na przejażdżkę. Chyba najszybszym samochodzie w Fordzie Horizon 5, no nie? Nie licząc oczywiście zbugowanego Tachyona, który jest obecnie najszybszym, powiedzmy, samochodem. Jeśli liczymy buggy, może jechać 720 km na godzinę. A co nam pokaże Jesko? Oż ty w mordę, czekaj, ja pójdę na tryb online, no bo przecież nie dam rady ich zauważyć, tych wszystkich, te wszystkie boty. Czekaj, co ja tu zrobiłem? Nie to chciałem. Chciałem iść do Horizon Live, o. Dobra, i go, tutaj zaraz będą dopalacze jeszcze. 440, jo piernicze. 30, shit, co się dzieje? Klasa S2, dzień dobry. Jak mi ciebie brakowało. To jest mapa do klasy S2, no umówmy się ponadto. Fuck, co jest? I nawrotka. I redukcja. O, ale mi to rzuciło go. O, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? Nie wiem, jadę prosto. 460, o, 460, jakaś nawrotka. Zaraz jakąś pętlę dupniemy jeszcze. Ale czad. Nie wyrobię, nie wyrobię. Okej. Go, 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 go. Dawaj tutaj, nie wiem, może tu? Tu jeszcze nie byłem. O kurde, za szybko, za szybko. Kurcze, ale czad. Ale muszę się przyzwyczaić do tej prędkości, poznać dobrze tor, bo tak nie wiesz, w którym momencie zaraz jest taki ostrzejszy zakręt i cię wywali. O, tam jest jakaś super pętla, zobaczmy. O, ależ to pędzi. A ja, wiesz, ja jeszcze nie wjechałem w te takie super dopalacze. A co będzie, jak w nie wjadę? O, musimy też to sprawdzić. To w ogóle była strefa driftowa. Patrz. Cyk. O! Jak teraz szybko jest. Kurde, nie idziemy robić. Ała, wyrwało mi kierownicę. Jo, nie mogę przy takiej prędkości uderzyć w bandę. Dawaj do przodu, gdzie jeszcze? Czekaj, bo jeszcze z tego festiwalu Horizon można zjechać. W sumie chyba jestem blisko, ale nie jestem pewny, czy to jest na pewno blisko. Dobra, tutaj jak się czekaj, przeteleportuję, nie mogę tu trafić. O, tu się przeteleportujemy i zjedziemy z tych takich dopalaczy super mocnych, tutaj chyba w lewo teraz. Pojedziemy z powrotem w te kaniony, ale już z dopalaczami. Wow, ale rzuciło go. Na piątce mieli kapcia. O czad, 450. I tak o, nie? Bez...
Tutaj będzie można dopiero prędkości maksymalne posprawdzić tych autek. Kurde, człowieku, patrz. Nie mogę go opanować przy tej prędkości. Trzeba naprawdę zwalniać tak do 300, żeby ogarnąć się tych wszystkich rampkach. Tu w ogóle mu przód podniosło, ja mam docisk z przodu zrobiony mocniejszy. Ej, w ogóle mi się teraz zaliczają jakieś rzeczy. A jeszcze nawet nie zaczęliśmy tego robić, nie? Na 3 gwiazdki speed trap zrobiony, od tako. Dobra, trochę ciężko, wiecie co? Będzie trzeba w Koenigseggu na pewno zwiększyć docisk aerodynamiczny, zdecydowanie. Ja mam tutaj te ulepszone turbo sprężarki. Trochę prędkość maksymalna nam spadnie, ale mam nadzieję, że będziemy mogli opanować chociaż ten samochód przy takich super wysokich prędkościach. Spróbujmy teraz. Tu jeszcze można bardziej przyczepne opony Slicky założyć do niego. Te Hot Wheelsowe opony nie są aż tak przyczepne jak Slicky. One są trochę mniej przyczepne, ale wtedy samochód ląduje nam w klasie X. Chyba że mógłbym mu odjąć mocy i dać te opony Slicky. Wtedy chyba bym lepiej jeździł zdecydowanie. Cały interfejs się trzęsie, zobaczcie, przy tych dużych prędkościach. Ekstra coś zrobię. Okej, jest dopalacz. A, nie daje aż tak dużo, nie? Jak się... Wow, co się dzieje, ty? O, ale tu kierownica świruje, powiem wam. Przy takich prędkościach, jak się jedzie na takie przekrzywione tory, nie? Jezu, ej, on jest za mocny. Ja sobie go zrobię tak do normalnej jazdy. Dam mu mniej mocy, ale te lepsze opony Slicky. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tutaj mamy te Hot Wheelsowe opony z czerwoną kreską. A tu instalujemy te oponki Slicky i one mają dużo lepszą trakcję, nie? Ale będę musiał odjąć mu mocy, żeby być w klasie S2. Co i tak jest jakby bardzo dobrze, mamy 1280 koni mechanicznych, także to nam spokojnie wystarczy do tego toru. O, patrzcie, tu jest, o, ten youtuber Don Devon Song, czy jak musi, czy jakoś tam nazywał, tu przed chwilą stał. Nie wiem, czy zdążyłem go nagrać. Dobra, jedziemy. I zobaczymy teraz. No teraz wiadomo, że będzie wolniejszy chyba już, nie? Ale te 4 paki osiągnie. Naprawdę powiem wam, że na kierownicy osiągnąć, znaczy opanować samochód, który jedzie tak szybko, jest ciężko. 450 km na godzinę myślę, że wystarczy mi w zupełności. Ale będę miał lepszą trakcję. I tak będzie trzeba zwalniać. Kurde! Zobacz, zobacz. I widzę, że opony się za bardzo zagrzały, więc... Znaczy tutaj w sumie wpadliśmy w poślizg. Nic, będzie trzeba to jeszcze sprawdzić, może większe ciśnienie będzie trzeba zrobić. Bo jak się opony za bardzo zagrzewają, no to wtedy też trakcja cierpi, nie? Ale zobaczymy, jak będę normalnie jechał, czy będą na tym poziomie zielonym. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, ale podskakuje tu! Nie no, w klasie S2 będzie trzeba dużo hamować. W klasie S1 to się prawie cały czas trzyma gaz do końca, jest spoko. Ale tutaj w S2 trzeba trochę hamować jednak. Ale za to jaka prędkość. O tak, więcej, więcej jest hamowania. O tak. Chyba że się wjedzie na konkretne miejsca, gdzie są takie bardziej gładkie zakręty, no to wtedy może nie będzie trzeba aż tak często hamować. Ale w większości przypadków no jednak hamowania jest trochę. No tak jak tutaj na przykład. Gdybym nie wyhamował, to bym na pewno rozwalił się o bandę. I jedziemy. Tutaj chyba zaraz z przodu będzie hopa. I mamy dopalacz. I uwaga! O kurde. I kolejny dopalacz. I tu już trzeba ostro hamować. Kurde. Nie no, 400 km na godzinę to jest za szybko. Ja pierniczę, patrz. Kurde. To jest za szybko, niezależnie jaki samochód masz. Za szybko. Tak komfortowo się jeździ w okolicy 300 na tych rampkach, widzę. Chyba że ogarniemy jakieś super skrętne, super przyczepne auto. Chociaż nie wiem, co może być lepszego od Jesko. Trzeba będzie to jakoś przemyśleć. O, i tutaj mamy lód. Ja mam napęd na tył. Zobacz, Slicky. To są idealne opony do jazdy po lodzie. Jakbyśmy tutaj się dobrze rozpędzili, to byśmy to po prostu przelecieli elegancko, nie? No dziwne, że opony się rozgrzały do ponad 100 stopni jadąc na lodzie. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości. No ale w sumie jakieś tam tarcie zawsze jest, prawda?
Ale czad, ale kurczę za szybko, 400 km za szybko. Jak samochód może prawie cały czas tyle jechać. O, będzie hopa! O, lód! I koniec. No, ej, będę musiał pomyśleć, jaki tutaj samochód zrobić. Może wcale nie jest głupie, żeby ograniczyć prędkość maksymalną do tych 350 albo 370 km na godzinę. Bo jak mamy to odblokowane, to tak rozpędzasz się do tych czterech paczek lekko, nie? Trochę za szybko jak na mój gust. Kurde. Koenigsegg Jesko, klasa S2. Czekałem, aż będę mógł go przetestować. Zobaczcie na to. Ciężko, ciężko. Jeszcze mam kilka innych samochodów, takich w klasie S2, które myślę, że lepiej by pasowały, ale to już sprawdzimy sobie w następnych odcinkach, na które was zapraszam. A tymczasem trzymajcie się gorąco i do następnego. Hejas!